Cześć, witam! Wszystkiego dobrego w nowym roku! Dzisiaj mam dla Was jako pierwszy film właśnie w roku 2013 Czaszka Awards za 2012 rok, czyli takie moje podsumowanie roku. Wszystkie te rzeczy, które najlepiej się sprawdziły, były najfajniejsze i są godne polecenia. I właśnie dzisiaj Wam je wszystkie pokażę. To tak, w kategorii pielęgnacja nagrodę zdobywa przede wszystkim moje serum do twarzy z witaminą C. Nie to hialuronowe nawilżające, tylko to właśnie z witaminą C, z ekstraktem z jabłka. To jest mój niezawodny element w pielęgnacji, czy jakieś przebarwienia, czy jakieś tam plamki po pryszczach, czy właśnie jakieś niedoskonałości, czy tam skóra, która jest podrażniona. Zawsze wracam do tego serum. Wszyscy ludzie, którzy do tej pory go spróbowali i do mnie wracali z opinią, to mówili, że też są z niego zadowoleni. To jest mój absolutny hit tego roku i myślę, że już zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo. Dalej mam tak, kolejne serum, tym razem nie moje, serum do ust i okolic z Pattern Wrap. Bardzo, bardzo dobry produkt dla wszystkich tych osób, które borykają się z non-stop popękanymi ustami, gdzieś tam spierzchniętymi, nie mogą sobie z nimi poradzić. To jest moje rozwiązanie. Ja go używałam dobrych parę miesięcy, jestem naprawdę z niego zadowolona i z nim razem zastanawiałam się, czy wrzucić to, czy to, ale zdecydowałam się, że jednak obydwa zasługują na nagrodę. A drugą rzeczą też z tej serii z Pattern Wrap do ust jest peeling, to mój jest kawowy, tak. Peeling do ust, on jest po prostu nie do przebicia, jeśli chodzi o skuteczność. Jak ktoś używa mocnych kolorów do makijażu ust, tak jak mi się zdarzało przez drugą połowę roku, to na pewno doceni jego działanie. Na tyle był fajny, że nie robiłam sobie własnego, więc to już jest jakaś dla niego rekomendacja. I dalej, idąc w stronę pielęgnacji ciała, ale właściwie tak po połowie, glinki. Ja akurat tutaj mam glinkę różową. No to już kto mnie chwilę ogląda, to wie, że u mnie glinka jest też takim elementem stałym, którego się nigdy nie pozbywam. A mówię, że jest czymś pomiędzy pielęgnacją twarzy i ciała, dlatego że ja stosuję glinki i jako maseczki na twarz, i jako dodatki do toników. A w tym roku też myłam nimi włosy, bo próbuję znaleźć jakiś przepis na szampon do włosów i idzie mi okropnie. Naprawdę idzie mi okropnie i na razie poprzestaję na myciu włosów właśnie przy pomocy glinki, więc one tutaj też ewidentnie zasługują na to, żeby je wyróżnić. I jeszcze dalej, po raz kolejny pielęgnacja, po raz kolejny tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Pattern Wrap peeling do ciała cukrowy, który służy po połowie za balsam, po połowie za peeling i można go używać pod prysznicem, nie trzeba się niczym smarować po wyjściu. No mój absolutny hit, to jest nie wiem, które moje opakowania, chociaż one są ogromne i też bardzo im ufam, nigdy mnie nie uczuliły i bardzo ładnie pachną, więc zdecydowanie on też zdobywa nagrodę. No i zeszłoroczny zwycięzca, wypróbowałam naprawdę wiele różnych, jakieś tam i tanie, i drogie, i nie wiadomo jakie jeszcze cudowne. I tak zawsze wracam do płynu, do soczewek I Love. Polecam wszystkim osobom, które się borykają z jakąś suchością oczu, z tymi, które nie mogą soczewek wyciągać, bo tam gdzieś oczy są wrażliwe. Te osoby, które dużo siedzą przy komputerze, dużo czytają książek i mają zmęczone oczy, no dla mnie zwycięzca absolutny i nic do tej pory go nie przebiło, a selekcja była całkiem spora. W kategorii makijaż twarzy mam 4 zwycięzców w tym roku. Bardzo długo się zastanawiałam, czy zdecydować się na podkład mineralny, którego używałam chyba 2 miesiące albo coś koło tego, czy zdecydować się na ten podkład, którego używałam cały rok i wygrał ten, którego używałam cały rok. A podkład ten to Bourjois Healthy Mix. Mój kolor to 54. Zdecydowanie najlepszy podkład w płynie, jakiego używałam do tej pory. Praktycznie w ogóle go nie widać na twarzy. U wielu, wielu osób się sprawdza. No tylko te osoby, które mają bardzo tłustą cerę, to może niekoniecznie będą się z nim dogadywać. Ale tak, jeżeli ktoś ma cerę mieszaną, normalną, suchą, ja naprawdę bardzo gorąco polecam, zwłaszcza z tego powodu, że tam gdzieś się pojawiają takie rozszerzone pory, to tego podkładu praktycznie w ogóle tam nie widać. Kryje tak, no w zależności od tego, jakiego się użyje pędzla, czy użyje się palców, czy gąbki, czy czego, no to krycie jest różne, ale no generalnie nie mogę się poskarżyć. Mogliby z 20 zł obciąć cenę od niego, ale tak to jest bardzo, bardzo dobry. Dalej, kolejnym zwycięzcą jest, tutaj też nie ma niespodzianki, puder perłowy. To jest mój absolutny hit. Żadnego innego pudru chyba przez ostatnie 3 lata albo 4 nie używałam. Przesypałam go sobie w takie malutkie pudełeczko z sitkiem. Niestety nie mam dalej większego. Muszę chyba kupić jakiś inny puder po to, żeby ładne pudełko sobie zachować.
To jest puder właśnie z jakichś tam rozdrobnionych, zmielonych pereł. Jest fantastyczny. Pięknie matuje twarz, ale nie na taki mat sztuczny. Nie, skóra nie wygląda jakby była z plastiku, tylko po prostu wygląda atrakcyjnie. Można pudrować nim korektor pod oczami, żeby się tam gdzieś w załamaniach, w zmarszczkach nie zbierał. Nie uczula mnie, żadnych tam nieprzyjemności nie miałam. Suchych skórek mi nie podkreśla. Naprawdę najlepszy puder, jaki miałam do tej pory. Uważam, że jest dużo lepszy od pudru bambusowego, którego tam miałam gdzieś próbkę, korzystałam trochę, ale stwierdziłam, że jednak wracam do tego mojego sprawdzonego, któremu mogę zaufać zawsze. To tak. Teraz nowość z tego roku, która no też wydaje mi się, że już bardzo długo będzie gościć w mojej kosmetyczce. Korektor pod oczy Dream Lumi Touch z Maybelline. Mój numer to 02. Tu już praktycznie nic z niego nie zostało. O ile się nie mylę, to może z jedna aplikacja albo dwie. Świetny produkt. Tutaj często ludzie się skarżą, że ta szczoteczka się troszeczkę rozwarstwia, że tam się niszczy. Nie wiem, no ja go mam bardzo długo i nic się z nim nie stało. Może po prostu bardzo uważam przy zamykaniu. Pięknie rozświetla te obszary pod oczami. Świetnie się nadaje do rozświetlania łuku brwiowego czy tych wewnętrznych kącików, a czasami nawet używam go tutaj jako rozświetlacza na policzki. Bardzo, bardzo, bardzo dobry produkt. Muszę powiedzieć, że poradzili sobie świetnie i formuła mi odpowiada, długotrwałość jego mi odpowiada, dobre kolory, naprawdę super rzecz. I ostatnia rzecz z kategorii pielęgnacja, nie pielęgnacja, tylko makijaż twarzy, to jest róż z Inglota. Ten konkretny to jest kolor 84, to jest taki bardzo ciepły, koralowy odcień. Używałam go naprawdę przez cały rok i za każdym razem, jak nie wiedziałam, jaki róż mam ochotę użyć, to wracałam zawsze do niego i to jest mój niezawodny element w makijażu twarzy, bo świetnie się po prostu dogaduje z moim kolorem naturalnym skóry, więc to jest też mój wielki zwycięzca tego roku. W kategorii makijaż oczu, moja ulubiona kategoria, mam też kilku zwycięzców. W tym roku mam inny tusz do rzęs. Oczywiście, kto ogląda moje tutoriale, to się wcale nie zdziwi. To jest tusz z Astor. Volume Diva Curve Me Sexy. Ten właśnie tutaj konkretny w różowym opakowaniu, ten w czarnym jest do bani, w złotym jest do bani, a ten różowy ze względu na szczoteczkę, ze względu na formułę, to jest mój ulubiony tusz tego roku. Rzadko mi się zdarza tak, że kupuję jeden tusz, później kupię jakiś inny i on mnie nie zachwyci, to wracam do tego poprzedniego, tylko szukam przeważnie jeszcze jakiegoś następnego i następnego, następnego. Do tego wracam, bo jest taki no naprawdę foolproof, na pewno wiem, że mi bardzo odpowiada. Jedyna rzecz z Astor, która uważam, że jest dobra, także no nie wiem, coś tam im się wyjątkowo powiodło, ale ten tusz jest moim zwycięzcą tego roku. Dalej, nagrodę otrzymuje firma Essence, ogólnie w tym roku rządzi. Kredki do oczu marki Essence. Ja mam zieloną i brązową. Na pewno kupię jeszcze fioletową, może pomarańczową, jakieś tam jeszcze inne. Bardzo, bardzo dobre kredki. Za 8 czy 9 zł. Trwałość jest fantastyczna, intensywność koloru jest świetna, są miękkie, przyjemnie się z nimi pracuje, no po prostu bardzo, bardzo dobre produkty. Gdyby wszyscy robili takie kredki za taką cenę, no to nie wiem, miałabym ich chyba z 200 sztuk w domu. Bardzo, bardzo dobre, wszystkim polecam serdecznie. I idąc dalej tropem właśnie marki Essence, cienie w kremie, one się nazywają Stay All Day Long Lasting Eyeshadow. Ja mam srebrny i taki brązowo-miedziany, coś takiego. Bardzo długo się utrzymują, świetne jako baza pod cienie, bardzo tania alternatywa właśnie dla bazy pod cienie, jeżeli ktoś lubi troszeczkę takiego połysku na powiece. Super! Jeżeli komuś się też śpieszy, nie chce robić długiego makijażu, paluszkiem wystarczy nałożyć trochę tego cienia tuż do rzęs i można wychodzić. Naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Też były bardzo niedrogie. Świetna sprawa. I tutaj ich jest ile? 5,5 grama, a to starcza, no nie wiem ile będę je miała. Na pewno bardzo, bardzo długo, także Essence w tym roku rządzi. Dalej, tutaj nie mogłoby się obyć bez Alwy. Pigmenty z Alwy to są w tym roku moje największe odkrycie w dziedzinie makijażu. Najlepsze... Zabrakło mi słowa, po prostu w tym momencie zabrakło mi słowa. To nie są cienie, to są pigmenty, dlatego można je też tam mieszać, można z nimi robić lakiery do paznokci, jakieś tam kolory do włosów, kolorowe tusze do rzęs, inne cuda. Bardzo, bardzo dobra rzecz, naprawdę. Są ogromne, nie wiem ile czasu mi zajmie, żeby
je zużyć. W każdym razie bardzo mocno się zastanawiam nad rozszerzeniem kolekcji, bo są naprawdę godne polecenia. No i przede wszystkim są naturalne, bardzo fajna rzecz. Także oni zdecydowanie też u mnie mają plusa. W kwestii pielęgnacji z Alwy trochę tam się wahałam, czy niektóre rzeczy powrzucać, ale nie używałam ich cały rok, tylko okresowo, także dostały odroczenie może do przyszłego roku. Zdecydowanie pigmenty z Alwy zasługują w tym roku na nagrodę. I gdyby jakieś były nagrody, to na pewno by dostali oczywiście. I ostatnia rzecz w makijażu oczu to jest tusz przezroczysty z Miss Sporty, który kupiłam w Rossmanie. On nie jest brudny, ja do niego dosypałam pokruszonego cienia, żeby zrobić sobie taki żel do brwi barwiony. Nie wiem, ile on kosztuje, coś około 10 zł, ale całkiem się sprawdza. Te brwi są w miarę ułożone i trzymają się połowę dnia gdzieś mniej więcej w dobrym miejscu, więc też zdecydowanie zasługuje na nagrodę, bo za produkt, po którym nie spodziewałam się niczego, to zrobił całkiem dużo. W kategorii makijaż ust zwycięzcą zostaje zdecydowanie i bez chwili zastanowienia pomadka z Revlonu w takim cudownym kolorze, mam dzisiaj ją na ustach, matowa, 03 Move It Over, bardzo, bardzo dobra pomadka, jest matowa, ale nie wysusza w ogóle ust, bardzo długo się trzyma, bardzo ładnie kryje, no nie mam złego słowa na temat tego produktu, uwielbiam opakowania szminek z Revlonu, bo są zgrabne, bo się nie brudzą, bo się nie otwierają w torebce i bo mają tutaj przezroczyste i można zobaczyć, jaki kolor jest w środku produktu, naprawdę bardzo, bardzo dobry, zgarnia nagrodę za ten rok. I druga rzecz, co sama jestem zaskoczona trochę, to jest błyszczyk Vinyl Gloss w kolorze Hippie Spirit 260, tak, 260 marki Rimmel, którego używałam cały rok i muszę powiedzieć, że tak jak nie cierpię błyszczyków, nie cierpię tego uczucia, kiedy się usta sklejają w trakcie mówienia, to ten błyszczyk jakoś zawsze wpadał mi w ręce, gdzieś tam mieszkał u mnie w kieszeni, w kurtce, w torebce i często z niego korzystałam. Myślę, że on zasługuje też na to, żeby w tym roku zgarnąć nagrodę. W kategorii akcesoria, dodatki, coś takiego. Jest dużo produktów, więc postaram się szybciutko o tym powiedzieć. Zdecydowanie moim największym hitem tego roku jest zalotka z Inglota. Ta matowa, której już nie można kupić niestety. Która jest po prostu bardzo dobra. Ładnie podkręca, nie łamie rzęs, nie wyrywa, nie szczypie, nie psuje się, chociaż ją czasami nie szanowałam jej i była u mnie w torebce luzem wrzucona. Gdyby była jeszcze w sprzedaży, to na pewno kupiłabym taką drugą, a teraz po prostu kupię jakąś inną, żeby mieć drugą ze sobą. Bardzo dobry produkt, polecam każdemu. Ja nawet w te dni, kiedy się w ogóle nie maluję, to i tak podkręcam rzęsy, żeby te oczy wyglądały na takie bardziej otwarte i po prostu to jest mój typ najlepszy w kategorii właśnie akcesoriów do makijażu, czy w ogóle do do pielęgnacji to może nie. Dalej, idąc dalej tropem rzęs, klej do rzęs Duo, mój już jest potwornie sfatygowany, bo naprawdę go ujeżdżam cały rok. Przyklejam tym klejem zarówno jakieś tam końcówki rzęs, jak i takie pojedyncze kępki, pełne rzęsy, grube, cienkie, jakieś tam obojętnie jakie. Nigdy mnie nie uczulił, nigdy nie miałam problemu z tym, żeby rzęsy po południu czy tam wieczorem odkleić. Nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby mi rzęsy na przykład odpadły w trakcie dnia czy w trakcie wieczoru. Bardzo, bardzo dobry klej i jest szalenie wydajny, bo naprawdę ja tą tubkę mam już nie wiem ile czasu, a nie zużyłam nawet połowy. Także klej Duo to u mnie w akcesoriach jest bardzo duży hit tego roku. Dalej. Zwycięzca zeszłoroczny i w tym roku również palety z Inglota, które są niezniszczalne, są mocne, są dobrze zrobione. Niektóre mają lusterka, niektóre nie mają lusterek, tylko wyglądają tak. Są magnetyczne, można je składać ze sobą. No po prostu super rzecz. W ogóle cienie się w niej nie psują, nie łamią się. Nawet jak to spadnie, to tam nie ma żadnych problemów. Ja jestem zdecydowanie wielkim fanem tej konkretnej opcji, gdzie jest duże lustro w środku. Nie wiem, czy to jeszcze można kupić. Mi pani po prostu wyciągnęła kiedyś z szuflady i oto mam. Okej, dalej. Pędzle. W tym roku mam dwa pędzle, które zasłużyły na nagrodę, uważam. Pierwszy z nich to jest pędzel 19P z Inglota do rozcierania cieni. Trochę mniejszy niż 6SS, którego używałam bardzo, bardzo długo i taki bardziej spłaszczony.
Świetnie się nadaje do rozcierania cieni i też do nakładania ich tak po prostu, do rozcierania na dolnej linii rzęs. Taki wielofunkcyjny pędzel, tak naprawdę cały makijaż można zrobić tylko nim, gorąco go polecam. I kolejnym zwycięzcą w tej kategorii jest oczywiście Hakuro H51. Jedyny pędzel, którego nazwę pamiętam, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak zapadła mi głęboko w pamięć. Bardzo, bardzo dobry pędzel do podkładu, zarówno do podkładu mineralnego, jak i do podkładu w płynie, jak i do podkładu w kremie. Bardzo, bardzo dobry po prostu. Trochę ciężko jest go umyć, tak żeby był naprawdę czysty, żeby gdzieś tu w środku nie zostało odrobiny tego produktu. Ale jak się trochę postara, to można. W ogóle mi z niego nie wyłazi włosie, elegancko otrzyma formę, nie drapie mi twarzy, nie robi się jakiś tam właśnie nieprzyjemny w użyciu. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Dalej, jeszcze mam dwa akcesoria takie naprawdę śliczne. Jedna to jest, nie wiem czy to widać, czy odbija światło, ale tu rączka podpowiada, że jest w porzo. To jest pudełko na soczewki z pieskiem, ja uwielbiam psy. W ogóle tutaj jest po prostu w środku malutkie lusterko i pudełko na soczewki się mieści, obojętnie jakie, nie musi być to, które przychodzi razem z nim w zestawie. Ja to dostałam z jakimś zamówieniem chyba soczewki, kupowałam i dostałam je w prezencie. Jest po prostu urocze, jest tak śliczne, a ja najbardziej lubię rzeczy, które są funkcjonalne i ładne, więc no, zwycięzca tego roku, po prostu inaczej tego nie można powiedzieć. No i ma psiaka! Okej, i teraz tak, kolejną rzeczą, już ostatnią w kategorii właśnie akcesoria, jest moja maseczka do twarzy, którą chyba, no nie wiem, czy ja wam kiedyś, tak, kiedyś wam pokazywałam, ale chyba na tym drugim kanale. To jest maseczka taka do spania, jedwabna, dla mnie ją uszyła jakaś dziewczyna. Zostawię link na dole, jest taka strona pakamera.pl i właśnie tam znalazłam kobietę, która piękne maseczki różnego rodzaju szyje i ja chciałam właśnie taką nie okrągłą zupełnie, tylko z takim wycięciem na nos i troszeczkę większą i ona właśnie na podstawie tego projektu pseudo zrobiła dla mnie taką maskę i ona jest po prostu fantastyczna, bardzo miękka i milutka. Jeżeli ktoś ma w mieszkaniu osobę, która na przykład się uczy do późna albo po prostu do późna siedzi, jest światło zapalone i nie możecie spać, bo was to rozprasza, albo macie gdzieś okno wychodzące na ulicę, to naprawdę polecam sprawić sobie coś takiego. I to nie jest... Ja tego nie kupiłam po to, żeby to mieć, tylko właśnie dlatego, żeby łatwiej mi się zasypiało i żeby mieć jakąś tam funkcję ułatwiającą zasypianie w tym produkcie zawartą, że tak powiem. Więc to jest mój kolejny zwycięzca tego roku. W kategorii perfumy mam nowe perfumy, big surprise there. W każdym razie są to perfumy, nawet mam jeszcze od nich kartonik. Echo Woman, Davidoff. Bardzo, bardzo dobre perfumy, kurczę, tak jak ja generalnie nie lubię perfum, trochę mnie denerwuje to, że wsiada się do autobusu czy gdzieś i jest, siedzą koło mnie kobiety albo mężczyźni, wokół których unosi się molekularna taka chmura zapachu, to troszeczkę aż mnie przygniata. A te perfumy są bardzo delikatne, mają bardzo ładne opakowanie, uważam. W ogóle jeśli chodzi o perfumy, to chyba opakowanie to jest połowa ceny, ale no warto czasami. To jest tylko 30 ml, ale na pewno kupię większe opakowanie, jak to mi się skończy. Są różowe i nie mam pojęcia, jak wam mam opisać ten zapach. Po prostu jak będziecie mieli kiedyś okazję być w Sephorze albo w jakimś innym miejscu, to zajrzyjcie i powąchajcie, bo naprawdę warto. To są moje ulubione perfumy tego roku. W kategorii szeroko pojętej włosy ponownie nagrodę, tak jak w zeszłym roku, zdobywa spray chroniący przed temperaturą marki Subrina, którego niestety nie mogę wam pokazać, bo wyjechaliśmy na święta i tam, dokąd wyjechaliśmy, została moja butelka. Ale zostawię wam link w opisie filmu na dole do czaszki Awards z zeszłego roku i będziecie mogli sobie zobaczyć. Dalej uważam, że jest super i ceny i jakości do tej pory nic nie przebiło, więc dalej jest moim zwycięzcą. Ponownie drugi rok z rzędu nagrodę zdobywa prostownica marki Philips, której numerków nie pamiętam i nie wiem, gdzie jest od niej karton, więc wam nie sprawdzę, wybaczcie. Jest mała, jest kompaktowa, jest fioletowa, bardzo dobrze się sprawdza, nie spala mi włosów. Ja nią praktycznie tylko robię loczki. Jedyna rzecz, którą dopowiem, której nie powiedziałam rok temu, to to, że tutaj na końcu kabel jest prosty, a nie ma obrotowej głowicy.
czy nie wiem, końcówki, jak to można nazwać. W każdym razie, że w trakcie korzystania ten kabel się zwija i gdzieś tam jakieś się robią takie wałki, a nie obraca się. To jest jedyny minus tego produktu, a tak to dalej, mówię, jest moim zwycięzcą tego roku. I jeszcze z takich akcesoriów do włosów mam coś, co jest po prostu absolutnym moim hitem. Zapłaciłam za 2 sztuki chyba złoty, nie, 2 złote 10 groszy, coś takiego. I to jest produkt, który jest idealny dla osób, które mają włosy cieniowane, tak, jakieś pasemka, takie inne rzeczy. Mam na myśli nie farbowane, tylko cięte, że gdzieś są tam te włosy nierówne. I to jest, nie mam pojęcia, czy będzie to widać. Widać to, mój operatorze kamery? To jest siatka kokówka, która wygląda jak kołtun włosów ściągnięty ze szczotki, ale to jest absolutnie fantastyczny, w ogóle to jest hit, to jest dla mnie hit. Tutaj na końcu jest gumka, którą można owinąć wokół włosów i tak jak ja dzisiaj mam taki koczek zrobiony ze skarpetki, to wam kiedyś też pokazywałam, też zostawię link w opisie filmu. Ja mam teraz, byłam niedawno u fryzjera, włosy troszeczkę obcięłam i mocno wycieniowałam. I teraz jest tak, że jak zawinę sobie je na tą skarpetkę, to niektóre krótsze końcówki mi odpadają. Wyskakują po prostu i to nie wygląda zbyt schludnie. A taką siatkę wystarczy naciągnąć na włosy, jedną mam już na głowie, wystarczy naciągnąć na włosy i ona elegancko zbiera wszystkie te wystające końcówki. No super, po prostu super, super rzecz. Ją pani mi powiedziała w sklepie z artykułami fryzjerskimi, że to jest siatka, którą się nakłada, jak się robi trwałą na takie jakieś tam, nie wiem jak to się nazywa, takie rzeczy do robienia trwałej. I żeby one nie spadały, to właśnie albo na wałki, to się nakłada taką siatkę. Ja jej używam właśnie do takich celów, jak tu wam pokazałam przed chwilą. I mówię, to jest absolutny hit roku 2012. Jeszcze do tego udało mi się znaleźć taką, której w ogóle nie widać na moim kolorze włosów. A są też takie dla blondynek, jest po prostu bardzo dużo kolorów. Jak ja byłam w sklepie, to było chyba 8 albo 10. W kategorii biżuteria ponownie nagrodę zdobywają moje kolczyki z kruka, malutkie, czarne, mam nadzieję, że są widoczne. Malutkie, czarne, takie kuleczki, to są chyba onyksy, o ile się nie mylę, które po prostu używam ich codziennie, noszę je praktycznie non-stop, czasami tylko zakładam jakieś inne do wyjątkowych kostiumów, albo tak jak dzisiaj się odstroiłam i założyłam sobie inne srebrne, też z kruka, ale to są moje największe hity, najbardziej lubię te kolczyki spośród wszystkich, które posiadam. Drugim moim zwycięzcą w tej kategorii jest bransoletka. To jest bransoletka z Apartu, którą Rączka mi kupił w zeszłym roku na urodziny. I to jest ta, na którą można nakładać koraliki, ale ja najbardziej lubię ją jako po prostu czerwoną, skórzaną bransoletkę ze srebrną zapinką, bo jest drobna, bo jest delikatna i bo mi nie przeszkadza głównie. I trzecim zwycięzcą w kategorii biżuteria jest, i tutaj nie ma żadnej niespodzianki, mój czarny pierścionek, to jest pierścionek ceramiczny z Yesa, tak, który sama sobie kupiłam i jestem z niego bardzo zadowolona, bo pasuje do kulczyków i mogę go nosić codziennie. Nie uczula mnie, bo mam problem z noszeniem biżuterii, mogę nosić tylko srebro albo właśnie jakieś tam ceramiczne wyroby, bo od innych mam zaraz jakieś tam wysypki ropy i inne cuda. Także ten pierścionek jest również zwycięzcą 2012 roku. I ostatnia, najlepsza kategoria, czyli random. Czaszkę Awards w tym roku za najlepsze randomowe przedmioty przyznałam chyba 4 albo 5 rzeczom, zacznę od najmniej ekscytujących. I najmniej ekscytującą, aczkolwiek najbardziej docenioną w tym roku przeze mnie rzeczą są, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że widać chociaż trochę, koszulki, takie najzwyklejsze koszulki na ramionczkach z Gatty. Mam takich koszulek chyba, nie wiem, z 50 kolorach, nie wiem, dobra, ile oni robią kolorów, to ja właśnie mam je wszystkie. I taką koszulkę nosiłam praktycznie przez cały rok. Czasami nawet jak były ciepłe dni, to ubierałam taką koszulkę na ramionczkach i na to koszulkę z krótkim rękawem. Generalnie są niezniszczalne, są przyjemne w dotyku, są przyjemne w praniu, szybko się je pierze, szybko się je suszy. Nie niszczą się, nie rozklejają się, gdzieś tam się nie prują, no po prostu bardzo, bardzo dobre produkty. Jeżeli ktoś chce kupić sobie taką koszulkę, którą będzie miał na długo, to polecam właśnie te z Gatty, są bardzo dobre. Dalej. Aha! Jest w tym roku hitowy program, którego nie mam jako takiego w formie jakiegoś tam produktu, który mogłabym wam pokazać. Ale to jest wynalazek naszych tutaj sąsiadów z Rosji, którzy mieli genialny pomysł i wymyślili program, który umożliwia nagrywanie filmów
za pomocą lustrzanki, która nie ma funkcji nagrywania. To znaczy, jeżeli jest lustrzanka, która nie nagrywa filmów, tylko robi dobre zdjęcia, ma dobre szkła, to można taki program zainstalować na komputerze. Jeżeli macie tam przewód, można to połączyć i bach, nagrywa. Właśnie my w ten sposób z rączką nagrywamy teraz ten film, który oglądacie i te kilka poprzednich, które są w dobrej jakości. A program ten nazywa się, uwaga, bo sobie zapisałam, EOS Camera Movie Record. Tak się nazywa on i jest po prostu, no to jest genialne rozwiązanie. Jeżeli czegoś nie ma, to na pewno Rosjanie już wymyślili na to sposób i tutaj na pewno wymyślili bardzo dobry, bo my korzystamy z tego i świetnie się sprawdza. Więc to jest nagroda za ten rok, oczywiście zasłużona. Dalej, co tutaj jeszcze mamy? No, jak mógłby być random w Czaszka Awards, gdzie zabrakłoby gier? Oczywiście nie mogłoby zabraknąć. I w tym roku wielka niespodzianka! Ta-ta-ra-dam! Gothic 4 Arcania. To jest gra... No ja Gothica uwielbiam, to już wszyscy wiedzą. Wszystkie trzy części poprzednie. Ta gra jest wydana przez inną ekipę. Inni ludzie robili tą grę. To jest jakby... podobny system, ale gra jest jakby zupełnie czymś innym, to nie jest kontynuacja, tylko jakiś taki zupełnie inny świat. Szczerze mówiąc, byłam bardzo kiepsko nastawiona i myślałam, że będzie do bani, że w ogóle ktoś się za to zabrał i zrobił coś, co zupełnie mi nie będzie odpowiadało. Jeżeli ktoś ma takie zacięcie jak ja, że wchodzi do świata gry i lubi, zanim zrobi wszystkie tam konkretne misje, gdzieś sobie połazić, coś poeksplorować, pooglądać inne rzeczy, znaleźć jakieś tajemne miejsca, no to tu nie ma za bardzo na to szans, bo po prostu tam się idzie i świat jest tak ograniczony, że po prostu dochodzi się od punktu A do punktu B. Ale poza tym gra jest fantastyczna. Ja miałam w listopadzie 2 tygodnie zwolnienia z pracy, bo straciłam głos i byłam bardzo, bardzo chora. Ale generalnie spędziłam ten czas cały w domu, no to rączka siedział ze mną wtedy, kiedy tylko miał czas i przeszliśmy całą, naprawdę jest bardzo dobra. Jak chcecie kupić jakiemuś tam, nie wiem, chłopcu albo dziewczynce, albo komukolwiek chcecie kupić dobrą grę, to ja bym kupiła tą, bo naprawdę jestem z niej super zadowolona. I teraz najbardziej ekscytująca rzecz całego tego filmu i całego tego roku. I teraz... jeżeli przychodzi wam do głowy, że macie trochę więcej pieniędzy i chcecie kupić sobie krem, nie warto. Jeśli chcecie kupić sobie szminkę, nie warto. Jeżeli chcecie sobie kupić buty, nie warto. Warto kupić to, moi drodzy. To... mam nadzieję, że zmieści mi się to w kadrze, bo pudełko jest ogromne, jest gigantyczne. Battlestar Galactica, gra planszowa, która jest najlepszą grą ever, najlepszą grą, naprawdę. Ja nie cierpię science fiction, teraz proszę mnie nie kamienować za to. Nie lubię science fiction, w ogóle do mnie nie dociera, Gwiezdne Wojny, wszystkie inne rzeczy mi się nie podobają. Battlestar Galactica jest absolutnie fantastyczny. Gra jest na tyle dobra, że obejrzałam cały serial tylko po to, żeby się zorientować w fabule. Nie będę tego tłumaczyć teraz, bo samo wprowadzenie znajomych w grę nam zajmuje gdzieś z godzinę czasu, więc szkoda tutaj waszego czasu po prostu. Gra jest absolutnie fantastyczna, jest świetnie zrobiona, bardzo wciąga. Wszyscy, którzy przychodzą do nas zagrać, później przychodzą jeszcze raz i następny, i następny, i następny. Bardzo, bardzo dobra gra, wciągająca, ciekawa, trzeba dobrze ściemniać albo po prostu trzeba dobrze się wczuwać w sytuację. Powiem tak, na tyle była fajna, że po chyba pół roku, nawet nie, po paru miesiącach grania w tą grę, kupiliśmy dodatek, który też mam nadzieję, że zmieszczę w kadrze. Jest też, no, po prostu sobie już nie wyobrażam teraz spotkania towarzyskiego, które trwa więcej niż tam 2 godziny albo 3, kiedy się nie wykłada Battlestara. To jest najlepsza gra planszowa, w jaką grałam w życiu i wszystkie, to nie jest gra typu Chińczyk i tak dalej, że po prostu się siada i rzuca kosteczką. Też się rzuca kostką, ale do tego jest cała ogromna nadbudowa. Bardzo, bardzo dobra gra. Po prostu, no mówię wam, dawno się nie jarałam tak bardzo czymś, co można kupić w sklepie i bardzo się cieszę, że kupiliśmy. Tą grę i dodatek. Jeszcze jest jeden dodatek, niestety nie ma go po polsku, ani wszyscy moi znajomi są 2- czy 3-języczni, dlatego nie mamy jeszcze tego kolejnego dodatku, ale no to jest jeden wielki hit. Coś wam napiszę jeszcze o niej na blogu, bo teraz już szkoda trochę właśnie mi opowiadać cały czas o tym samym. I ostatnim zwycięzcą w Czaszka Awards tego roku jest mój mikrofon, który może wam uda się pokazać, jest właśnie tutaj.
I to jest C1U Behringer, który można podłączyć przez USB do komputera i właśnie daje taki dźwięk, jak oto to słyszycie w tej chwili. I to byłoby wszystko. W tym roku no, trochę się tych rzeczy nazbierało. Myślę, że wszyscy zasłużyli, ci, którzy się dzisiaj tutaj pojawili i ten jeden, co się nie pojawił, bo został w łazience w innym mieszkaniu, w innym mieście. A to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wasz rok się zaczyna tak wspaniale, jak zaczyna się mój i życzę wam wszystkim cudownego tygodnia. Do zobaczenia następnym razem. Na razie!